zwycięstwa stworzyła sobie sytuację, ale brakło tego szczęścia, jak to się mówi. Ale myślę, że dla nich najważniejsze jest, żeby się ogrywali, żeby grać z jak najlepszymi drużynami właśnie przez takie turnieje organizowane. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ w Krakowie, tutaj w lidze małopolskiej, to Wisła praktycznie wszystkich dominuje tak naprawdę. Jest jedyną drużyną, jaką mogą pograć, to jest Krakowia, a reszta to są słabe drużyny. Przez taki turniej dla nich najważniejsze, żeby się ogrywać i grać z jak najlepszymi drużynami. No teraz i tak jest na pewno lepiej, jest więcej turniei na Wiśle. Za moich czasów to jedyny turniej, jaki był, to Adama Grabki. Na resztę musieliśmy jeździć, czy to za granicę, czy do innych miast. A teraz jest dużo więcej tych turniejów i organizacyjnie myślę, że to lepiej wygląda. Na pewno dzięki treningom oni jeżdżą na te turnieje i pokazują się. I co by to miało, że sam trening to tak naprawdę nic nie da. Tak naprawdę weryfikuje się to poprzez takie mecze, turnieje i na pewno to jest większa motywacja. No na pewno będę chciał się już włączyć do gry o pierwszy skład. Dostałem jeszcze szansę przedłużenia kontraktu o rok. Będę walczył, ale nie ukrywam, że już teraz mocniej powalczę o ten pierwszy skład.